Siemanko, jestem Lucek, witam was w kolejnym odcinku Forza Horizon 4. Ale dzisiaj nie będziemy w ogóle o Forza Horizon 4 rozmawiać, albo nie jest to nasz taki temat odcinka, bo dzisiaj rozmawiamy o nowym Test Drive Unlimited. O kurde, jestem podjarany bardzo tą grą i nie mogę się jej doczekać, zwłaszcza dlatego, że tym razem będę ogrywał tę grę już na kierownicy, a nie na padzie, jak ogrywałem Test Drive Unlimited 2. Jak myślę w ogóle o jakiejś grze wyścigowej, to od razu na usta ciśnie mi się Forza Horizon 4, 3 czy 2, dlatego że to są moje ulubione gry wyścigowe i są po prostu fantastyczne. Krótka historia Test Drive'a. Kiedyś, bardzo dawno temu, jak jeszcze pewnie niektórych z was nie było na świecie, powstała sobie seria Test Drive. I Test Drive ma swoją historię jeszcze w latach 90., kiedy były to gry typowo rajdowe, ale powstała seria Test Drive Unlimited, która miała być grą typowo o jeździe samochodem. Wyścigi miały być tylko i wyłącznie dodatkiem. Mieliśmy mieć dostęp do najbardziej luksusowych, najfajniejszych samochodów na świecie i mieliśmy jeździć sobie po fantastycznych lokacjach, kupując sobie posiadłości, luksusowe fury, czuć się jak milioner, zarabiać pieniądze na dostarczaniu ludzi z punktu do punktu, super furami, no po prostu żyć, nie umierać dla każdego fana motoryzacji. I taki cel przyświecał dwóm pierwszym częściom Test Drive Unlimited. I udało się im to fantastycznie, gra zebrała sporo fanów, ale miała też, no niestety, sporo bugów, sporo różnych niedociągnięć, o których też można by było tutaj sporo rozmawiać. Ale chcę tak niektórym narzucić mniej więcej kontekst, o czym ta gra jest. Trochę takim spadkobiercą serii Test Drive Unlimited jest właśnie seria Forza Horizon, z tym, że tutaj mamy porówni, czyli mamy po części jazdę tymi samochodami i po części ściganie się. Jasne, możemy sobie zwiedzać tutaj świat, ten świat jest mniejszy niż Test Drive Unlimited, tych dróg jest mniej niż Test Drive Unlimited, ale też mamy bardzo fajny tryb multiplayer, bardzo rozbudowany zresztą tryb multiplayer, mamy masę różnych wyścigów, masę różnych aktywności, które możemy robić w tej grze i tak to zostało rozbudowane także o lepszą, dużo lepszą współczesną grafikę, bardziej lepiej odwzorowane modele i przede wszystkim tych modeli samochodów jest tutaj bardzo, bardzo dużo, więc mamy w czym wybierać po prostu w tej grze. Nie nudzimy się na pewno, jeśli chodzi o selekcję modeli, prawda? Możemy sobie przebierać, wybierać, rozbierać, tuningować na różne sposoby, driftować, robić różne rzeczy, to jest fantastyczne. I myślę, że Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, Forza Horizon 2 to są tacy duchowi spadkobiercy serii Test Drive Unlimited, dwóch części, czyli Test Drive Unlimited 2 i Test Drive Unlimited 1. Tak jak wspomniałem, lepsza grafika i tak dalej, nie? I teraz ma powstać trójka, która nie będzie się nazywała Test Drive Unlimited 3, tylko Test Drive Unlimited Solar Crown, czy po prostu Test Drive Solar Crown, czyli słoneczna korona, po polsku tłumacząc w takim wolnym tłumaczeniu, bezpośrednim. I słoneczna korona ma to odniesienie do mistrzostw, z których będziemy brali udział, takich wyścigów, coś podobnego do Horizon chyba, wyścigów Horizon, mistrzostw Horizon, tak jak tutaj się ścigamy w tych różnych trybach, prawda? Podejrzewam, że to będzie coś na ten kształt. Dalej będziemy mieli grę o jeździe super samochodami z możliwością ścigania się nimi i robienia różnych innych aktywności. To mam nadzieję, że będziemy mieli duch Test Drive Unlimited zachowany również w nowej części.
co byłoby fantastyczne, bo jak mówię, teraz mam kierownicę, więc będę mógł się cieszyć w 100% nowym test drive'em, nie mogę się doczekać. Myślę, że to będzie fajne rozwinięcie naszych takich doświadczeń z Forza Horizon 4, z Forza Horizon może i nawet 5. Możliwe, że test drive pojawi się szybciej niż Forza Horizon 5, bo jeszcze nie mieliśmy żadnej zapowiedzi Forza Horizon 5. No a test drive, w test drive'a pojawił się już pierwszy teaser, czyli zwiastun zwiastunu, gdzie nie ma żadnego gameplayu, nie ma żadnej wzmianki, jest tylko pokazany fragment jakiegoś samochodu, którego nawet nie byłem w stanie rozpoznać, i jakiś ekskluzywny wygląd postaci, czyli prawdopodobnie będziemy mieli jakiegoś swojego awatara w grze, którego będziemy mogli ubierać, któremu będziemy mogli kupować posiadłości. I będziemy oczywiście gromadzili pojazdy, będziemy mogli robić różne aktywności na mapie i tak dalej, więc to będzie duch test drive'a jak najbardziej w 100% zachowany. No, przynajmniej mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że będziemy mieli dostęp do tych fantastycznych samochodów. Czy będzie ich więcej niż w Forza Horizon 4? Ciężko mi w to uwierzyć, żeby było więcej tych pojazdów, bo tutaj w Fordzie jest ich tak dużo. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby tam było ich jeszcze więcej w test drive'ie. Naprawdę. To jest... wow. Jakby było chociaż tyle, co w Fordzie, to i tak będzie spory, spory sukces. Naprawdę bardzo duży. Ale jak będzie mniej, też nie będę narzekał, jeśli będą to naprawdę bardzo, bardzo jakieś fajne samochody. No i teraz pytanie. Jedyne, co na obecną chwilę wiemy, nad grą czuwa studio, które jest odpowiedzialne za dwie znane nam gry, za dwie gry, które ogrywałem na moim kanale, czyli WRC 8 i TT Series Race on the Edge, czyli gra wyścigowa o motocyklach, o wyścigach na wyspie Man w Wielkiej Brytanii, gdzie nie ma ograniczeń prędkości. No, są to karkołomne wyścigi motocyklowe, motocykli najszybszych na świecie i są one prowadzone od wielu, 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 wielu lat. Proszę bardzo, wygrałem milion, więc chyba prawda. Więc tak, dlaczego się cieszę, że to studio akurat wzięło się za tę grę? Dlatego, że grałem w WRC 8 i jest to jak dla mnie najlepsza gra rajdowa, jaka powstała do tej pory. WRC 8, powtarzam, WRC 8 jest to najlepsza gra rajdowa, jaka powstała do tej pory. Większość osób może się nie zgodzić, powie, że a czekaj, a gdzie jest te Dirt Rally 2.0? Przecież Dirt Rally 2.0 jest to zajebista gra wyścigowa, to jak? Dirt Rally nie jest fajny? No jest fajny, tylko że w WRC 8 mamy fantastyczną karierę, tworzymy swój własny zespół, działamy sobie w oparciu o ten zespół, mamy możliwość rozwijania tego zespołu, jakby zmieniania tego zespołu, zdobywania coraz to lepszych samochodów. Jest tam taki motyw też w karierze, że na przykład nie zdobędziesz możliwości jazdy samochodami z napędem na 4 koła, dopóki nie udowodnisz, że jesteś dobrym kierowcą. Musisz przejechać jakąś tam trasę samochodem z napędem na 4 koła i zmieścić się w konkretnym czasie. Niezależnie od tego, jaki tryb trudności wybrałeś, musisz ogarnąć taki czas, inaczej nie będziesz mógł się ścigać w tej klasie. O. I to jest bardzo fajne, co mi się spodobało na początku. Początkowo nie mogłem jakby tam ogarnąć. Bardzo, bardzo szybka gra, niesamowita prędkość. Mówię, no, moja ulubiona gra rajdowa. Szkoda, że tak u mnie na kanale za bardzo się nie przyjęła. Chociaż naprawdę świetnie mi się w nią grało. Sposób prowadzenia samochodów, to w jaki sposób wchodzimy, wiesz, w drift na zakrętach, jak możemy je opanować. Totalnie intuicyjne prowadzenie samochodów. Nie tak tutaj jak w Fordzie, że nie wiesz, kiedy samochód jest przyczepiony do drogi, kiedy ma przyczepność, a kiedy ją traci. Ciężko to wyczuć podczas driftu. Tam dzieje się to wszystko intuicyjnie, tak jak ostatnio gram sobie w F1 2020 też.
prowadzenie tych pojazdów jest całkowicie intuicyjne. Jedyne co nam zostaje to tylko szlifowanie sobie umiejętności ich prowadzenia, co jest całkowicie nieprawdopodobnie przyjemne. I tak samo jest w WRC 8. Co do wyścigów tych motocyklowych, o których wam wspomniałem, gra jest dostępna tylko na PS4. Chyba jakaś nowa wersja ma niedługo wyjść tej gry. No ale jakoś tak nie przekonała ona mnie do siebie. To znaczy, prowadzenie tych motocykli jest fajne, z tym, że tam jako tako kariery chyba zbytnio nie mieliśmy i ona mi się bardzo szybko znudziła, ta gra. No i też kwestia kontrolera, tak? No, do motocykla musielibyśmy mieć jakiś ciekawy kontroler. Ciekawie wyglądający to musiała mieć chyba kierownica od rowera, nie? Zamiast takiej zwykłej kierownicy samochodowej, żeby jakoś jeździć tym motocyklem bardziej realistycznie. No a na padzie da się grać, chociaż powiem wam, że po wyłączeniu wszystkich tych wspomagaczy, kontroli stabilności, trakcji, ABS-ów i tak dalej, wciul ciężko jest jeździć tam motocyklem. Jest to ogromne wyzwanie, dosłownie o pół milimetra przesuniesz palec na triggerze, odpada i już wpadasz w poślizg, nie? To jest taka różnica. Ciężko się nauczyć tam jeździć, bardzo trudna gra. I tak samo w WRC 8 jest to wymagająca gra do tego typu gier, czy do F1 2020, czy do właśnie do WRC 8, czy do Dirt Rally, serii Dirt Rally. Powinno się podchodzić raczej jako do gier, w których powoli, jeśli grasz na kierownicy czy na padzie, powoli musisz sobie odejmować z czasem i z postępem różnych wspomagaczy. Czyli na początku grasz ze wszystkimi wspomagaczami, a później jak już czujesz się, powiedzmy, pewniej na, wiesz, z tym sposobem prowadzenia samochodu, to sobie odejmujesz jakby poziom trudności, nie? Znaczy tam dodajesz poziomu trudności. I bardzo mnie to cieszy, że akurat to studio zajęło się test drive'em. Cieszy mnie i nie cieszy. Cieszy mnie dlatego, że na pewno będziemy mieli fajną fizykę prowadzenia samochodów, będziemy mieli zróżnicowane warunki pogodowe, po prostu to studio ma w tym doświadczenie i będzie im łatwiej zadbać o to, żeby faktycznie jeździło nam się ciekawie, żeby te samochody prowadziły się w miarę ciekawie, w miarę zbliżenie do realnego świata, żebyśmy czuli się dobrze za sterami każdego z tych pojazdów. I to jest moim zdaniem główny powód, dlaczego się cieszę, że to studio zajęło się test drive'em. Nie cieszę się dlatego, bo nie wiem, jak to studio poradzi sobie z wprowadzeniem, znaczy nie wiem, jak sobie poradzi z tworzeniem świata takiego otwartego, bo jednak Test Drive Unlimited to jest świat otwarty, to jest głównie świat otwarty, gdzie mamy dostęp do, nieograniczony dostęp do całego świata, możemy sobie pojechać gdzie chcemy, możesz sobie pojechać w prawo, w lewo, widzisz jakąś górę, jedziesz w tamtą stronę i zwiedzasz świat, tak? Ja sobie teraz w Fordzie Horizon, widzicie, jadę sobie tutaj, tak z dupy, nie mam tutaj żadnej misji, żadnego celu, po prostu chcę sobie tutaj pojechać i pooglądać zachód słońca, stanąć sobie koło Forda, nie Focusa, tylko Fiesty, stanąć sobie koło niego jakimś Citroenem i fajnie, i pooglądać sobie zachód słońca, bez celu, totalnie. No i nie wiem, jak to studio sobie właśnie z tym poradzi, żeby nam dać taką fajną możliwość przemieszczania się po tym świecie i odwzorowania ciekawie tego świata, zbudowanie tego świata w taki sposób, żeby on był faktycznie ciekawy. W WRC 8 tutaj warto też wspomnieć, że mieliśmy takie jakby miasteczko do testów samochodów, gdzie mogliśmy sobie pojeździć na jakimś tam niewielkim obszarze, częściowo asfaltowym, szutrowym, na wąskich jakichś drogach, ale to był obszar taki, no nie wiem, 2 km na 2 km, 2 km kwadratowe po prostu, nie? Niewielki obszar, gdzie mogliśmy potestować ten samochód i w sumie trzeba przyznać, że nie wzbudził on moich jakichś takich podejrzeń, że tam jakoś to gdzieś słabo wykonane jest, czy brzydko to wygląda, więc raczej było ok pod tym względem. No ale i tak mam obawy, bo nie widziałem, żeby to studio robiło jakieś gry wyścigowe z otwartym światem, albo w ogóle jakiś gier z otwartym światem, więc trochę mam obawy tutaj o to, że nie podołają, że ten świat będzie taki po prostu nudny, gdzie będą nałożone drogi na jakąś taką losową przestrzeń,
i tyle, nie? Z takich faktów, bo tutaj mówię też dużo o moich przemyśleniach, bo faktów tak naprawdę nie ma dużo jeszcze na temat tej gry i nie chcę tutaj was wprowadzać w błąd albo mówić jakieś fake info na temat tej gry. Więc mówię fakty i rozwijam je o swoje przemyślenia i patrzę na dokonania tego studia. Jeszcze z takich faktów bardzo ważna sprawa, czyli mapa będzie 1:1 odwzorowaniem jakiejś wyspy, nie wiadomo jakiej, ale będzie to wyspa odwzorowana 1:1 w skali. I to mnie właśnie przeraża. Studio, które nie zajmowało się wcześniej grami z otwartym światem, będzie tworzyć otwarty świat, grę wyścigową z otwartym światem, w grę, w której będziemy mieli najprawdopodobniej sporo różnych samochodów, wątpię, żeby było więcej niż w Fordzie Horizon, ale załóżmy, że będzie ich po prostu sporo. I studio to będzie tworzyć mapę świata odwzorowaną 1:1, czyli załóżmy, masz sobie Małopolska albo Mazowieckie, tak? Jakieś województwo i powiedzmy, że to jest jakaś wyspa i każdą wioskę, każdą jakąś tam drogę odwzorują 1:1. Może wybrali sobie jakąś małą wyspę, powiedzmy, nie przychodzi mi tutaj żadna wyspa do głowy, ale chyba nie będą to wyspy brytyjskie, kurde, bo by mieli trochę roboty. No i znowu jazda po tej pieprzonej lewej stronie, no. Szlak by to trafił. Więc no, mam obawy. Mam obawy, jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądał produkt końcowy. No i czekam na kolejne gameplaye, na kolejne jakieś zwiastuny tej gry. Obecnie nie ma tego dużo. Na początku tego filmu puściłem wam teaser, który nawet nie wiadomo, czy będzie reprezentował jakikolwiek content, jakąkolwiek jakość grafiki w tej grze. Pokazana była tylko ręka jakiejś postaci plus samochód, nie wiem, czy jeden, czy kilka różnych samochodów, po prostu fragmenty tych samochodów. No nic specjalnego, nie? W każdym razie myślę, że jeśli chodzi o fizykę jazdy, radość z jazdy samochodem raczej nie powinniśmy się martwić i na pewno będzie, myślę, że to jest na 90% pewne, że będzie się lepiej te samochody prowadziło niż w Test Drive Unlimited 2, gdzie no umówmy się, sposób prowadzenia tych samochodów był taki no bardzo umowny i niekiedy z autem działy się różne dziwne rzeczy. Już nie pamiętam, jakie studio odpowiadało za tworzenie modelu prowadzenia tych aut w Test Drive Unlimited 1 i 2, ale chyba to było inne studio niż te odpowiedzialne za WRC 8. W każdym razie ziomek, który jest takim głównodowodzącym tej produkcji, odpowiadał także za prowadzenie produkcji, tworzenie produkcji Test Drive Unlimited 1 i Test Drive Unlimited 2, więc mam nadzieję, że ten duch poprzednich test drive'ów zostanie zachowany. Zresztą takie są oficjalne informacje dla fanów, że duch, czy tam DNA poprzednich test drive'ów zostanie zachowany w Solar Crown. Solar Crown. Musimy się nauczyć tej nazwy, tak jak nauczyliśmy się mówić Forza, tak samo musimy się nauczyć teraz mówić Solar Crown, czyli słoneczna korona. No, jestem mega podjarany, no to będzie, myślę, że taka prawdziwa konkurencja dla Forzy Horizon i Forzy Horizon 5, czyli najnowszej odsłony Forzy, która wyjdzie w 2021 roku, mam nadzieję. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale coś już tam słyszałem na ten temat, że tak ma być, także zobaczymy. No i Test Drive myślę, że może wyjść nawet wcześniej od Forza Horizon, ale nie musi. Zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem zapraszam was na pooglądanie sobie rozżarzonych hamulcy w Fordzie Focusie i zorzy polarnej w Forza Horizon 4 na mapie Fortune Island. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Za standardowo zostawcie komentarz 1P Klub i trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejas.